Cześć. Szybko złączka elektryczna typu T, prezentowana w tym filmie, jest złączem elektrycznym przeznaczonym do szybkiego i bezpiecznego łączenia przewodów. Wpięcie dodatkowego odbiornika do głównego obwodu jest bezinwazyjne, to znaczy nie musimy rozcinać głównego obwodu ani ściągać izolacji kabla. Działa to w następujący sposób. Umieszczamy kabel w otworze i następnie zaciskamy. Konkretnie ma być ten kabel umieszczony tutaj w tym miejscu. Czyli tak, w ten sposób umieszczam, zamykam szybko złączkę. Następnie przy pomocy na przykład kombinerek należy zacisnąć taką szybko złączkę. Kabel zostanie wciśnięty w mosiężną wkładkę, tworząc trwałe połączenie. Ja do zaciskania używam szczypcoklucza tego typu. Gładkie szczęki nie niszczą powierzchni zaciskanej. Następny krok to dopięcie konektora, który stworzy odnogę z połączenia, czyli ten element tutaj. Aby to zrobić poprawnie, potrzebujemy podstawowej zaciskarki do zagniatania izolowanych końcówek kablowych. Czyli tak, biorę kolejny przewód, ściągam izolację, należy ściągnąć odpowiednią długość tej izolacji. Czyli tutaj od tego momentu do tego tutaj. Tak to wygląda. Następnie umieszczam końcówkę kablową w zacisku. Ja mam czerwoną, czyli jest to przeznaczona dla kabli o przekroju 0,5 do 1 mm2. Następnie umieszczam przewód i zaciskam. Na koniec należy sprawdzić jeszcze połączenie. Ma być pewne. I gotowe. Teraz, gdy mamy już to przygotowane, wystarczy taki konektor wpiąć do naszej szybkozłączki i możemy podpiąć jakiś dodatkowy odbiornik. Sprawdźmy na przykładzie lampki LED, jak to działa. Dla zobrazowania, jak to działa, wykorzystam tutaj mój zasilacz 24V, prąd stały. I tak, kabel czerwony to potencjał dodatni, tutaj też jest ta szybkozłączka. Następnie odnoga. Przy pomocy końcówki kablowej potencjał dodatni jest doprowadzony do lampki LED. Zacisk X1, zacisk X2, potencjał ujemny, kabel czarny. Teraz wystarczy załączyć obwód. Jak widać, lampka działa. Sprawdzę jeszcze napięcie, czyli tak, X2 będzie czarny. W. Złączki takie są dedykowane do instalacji niskoprądowych 12-24V. Występują w trzech wariantach. Czerwone, czyli te prezentowane, dla kabli o przekroju 0,5 do 0,8 mm2, maksymalnie 4 A. Niebieskie dla kabli 0,8 do 2 mm2, maksymalnie 10 A. Żółte dla kabli o przekroju 3 mm2, maksymalnie 20 A.
można stosować kabel typu linka lub drut. Link, gdzie ja zakupiłem te szybkozłączki, zamieszczam w opisie filmu. Przed zakupem sprawdź, czy sprzedawane są jako komplet, czyli szybkozłączka plus końcówka kablowa, czy też może jest osobno. Te szybkozłączki znajdziesz również na Allegro. Co do szybkozłączek, wodoodporność, brak, możliwość wielokrotnego użycia, teoretycznie tak, ale od razu Ci powiem, że to nie jest takie łatwe rozpiąć taką pod nogę. Trzeba dużo jednak siły włożyć w to. A to jest jednak pozytywna informacja, bo nie dojdzie do samoczynnego otwarcia. Jeżeli chodzi o wypięcie tej szybkozłączki z głównego obwodu, to jest taka możliwość. W ten sposób można również wyciągnąć ten kabel, który został tutaj umieszczony. Czy można stosować z innymi końcówkami kablowymi? Tutaj była taka oto końcówka. Zobaczmy na przykład z inną końcówką, tego typu na przykład, innego producenta. Nie można. Ta jest dedykowana konkretnie do tego produktu. Tak jeszcze pokażę, jest to produkt firmy 3M. Chodzi o to, że tutaj jak wciskamy, to dochodzi nam do samego końca. Taka końcówka kablowa. Dzięki temu jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że nam się taki obwód rozłączy. Teraz jeszcze zastanawiam się nad tym, jaka jest podatność na uszkodzenia. Zobaczmy. Spróbuję tutaj kilka razy potraktować tą złączkę kombinarkami. Więc tak, tu widać, że ten plastik jest wysokiej jakości, nic wiele się nie stało, tutaj jedynie doszło do takiego lekkiego wgięcia. Także szybkozłączka tego typu jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. W tym odcinku będzie to już wszystko. Dziękuję Ci za uwagę i do następnego razu. Cześć!